Jesteśmy w Blanco, naszym powiatowym, niedużym, chyba 5-tysięcznym miasteczku. Jestem na rynku, czyli Main Plaza. Przede mną ten oświetlony budynek to jest budynek z Urzędu Miasta. No i chcę wam pokazać, jak to wygląda, bo jesteśmy w przeddzień festiwalu Texas Fiddling Festival, na którym mamy nadzieję zobaczyć polski zespół, polskie pieśni, polska muzyka ludowa. A tymczasem chcę wam pokazać, bo przyjechaliśmy dzień wcześniej, chcę wam pokazać, jak wygląda to miasteczko świątecznie oświetlone. Dobrze, idziemy do parku. Świecidełka w parku Blanco. To jest ten park, nie wiem czy pamiętacie, w którym grają ludzie na gitarach. Każdy piątek po południu. Niestety nie wszystko się świeci, ale też nie wszystko, co się świeci, to jest czegoś warte. No więc zobaczymy to, co się świeci. Jest deszcz, więc sądzę, że im tu niektóre kable nawaliły. Było jakieś spięcie czy coś takiego. Oświetlone drzewa. Sponsorzy. Kto tu jest? Tu jest Texas Heritage Bank. Znam ten bank. To tu jeszcze Blanco County Cat Coalition. O, fajne. Kocia koalicja. Ktoś dba o koty. Kto tu jest? Victory Garden, to też jakaś społeczność, która chyba jakimś ogrodem zarządza. Ogród Zwycięstwa. No i gazebo, tylko kwadratowe. Gazebo są z reguły w hiszpańskich miasteczkach. W San Antonio jest gazebo. One są z reguły okrągłe, a tu jest na kształt kwadratu. Przedświąteczna atmosfera, duże lampki na drzewach. Niestety chyba ten największy dąb nie jest oświetlony. Tu jest taki bardzo stary, bardzo duży dąb, ale teraz go nie będzie widać. Ok. Zejdziemy tam niżej? Damy radę? Tu są kable położone na ziemi, trzeba uważać. Tu na przykład jakieś żarówki leżą. No i widzę kable. Okej. Trzej królowie. To znacie? To jest z przedstawienia Dziadek do Orzechów figura, którą co roku od podobno 25 lat w grudniu grają w San Antonio. Dobra, przejdziemy się tutaj pod cieniami. Lubię takie małe miasteczka. Ciekawe, czy jakieś knajpy otwarte. Tak, już widzę, wychodzą ludzie. Czyli coś się dzieje. Słuchajcie, to małe miasteczko ma w tym rynku tylko chyba 6 restauracji. 5 tysięcy ludzi. Myślę, że ciekawe, czy w takim 5-tysięcznym polskim mieście znalazłoby się tyle restauracji. No właśnie, coś kupili do jedzenia. A parę osób w restauracji. Karawana. Sanie. I jeszcze raz budynek miasta. Apteka jest zamknięta, ale chciałem pokazać tylko wystrój jakiś ho 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 Mikołaj. No i dziwimy się, co tu jesteśmy, że tego nikt nie ukradnie. Zobaczcie, jest sklep z takimi
różnymi gadżetami. Donice, jakaś ceramika, ławki, wieszaki, ozdoby. No i to sobie tutaj jest. Już noc, sklep zamknięty. No i stoi. Ciekaw jestem, czy kiedy ktokolwiek tutaj coś ukradł. Myślę, że nie, bo jakby ukradli, to by tego tutaj już nie było. Przyjechaliśmy do Blanco w piątek wieczorem, ponieważ myśleliśmy, że tam już będzie występował polski zespół, ale ich nie było. Więc wybraliśmy się na drugi dzień, późnym popołudniem i trafiliśmy od razu na swoich. To jest Brian Marshall, znany skrzypek polskiego pochodzenia z Teksasu. A to panowie z zespołu Iskierczanie z Dębicy. Ten pan, nie znam jego imienia i nazwiska, dołączył spontanicznie. Powiedział, że jest polskiego pochodzenia i chciał zagrać
razem z chłopakami. Muzycy zagrali ostatni utwór na tej scenie na zewnątrz i mieli 10 minut, by przygotować się do następnego występu, już tym razem w głównej sali. A ja wykorzystałem te 10 minut na króciuteńki, 5-minutowy wywiad. Posłuchajcie. Słuchajcie, drodzy widzowie, mamy dzisiaj tutaj niezwykły gości, z Polski, Iskierniczanie. Iskierczanie. Nie pierwszy chyba jestem, ja wiem, nie pierwszy jestem, który się myli. Słuchajcie, jesteście... Czekajcie, ja muszę sobie tylko poprawić, bo jest... Nie, wszystkich was nie obejmuję. Jesteście z Polski, z okolic... Rzeszowa. Tak. Rzeszowa, a dokładnie? Dębica, tak. Z Dębicy. Od kiedy tu jesteście? Jesteśmy tu od wtorku, a przyjechaliśmy na 2 tygodnie do Teksasu. No robicie wspaniałą robotę. Słuchajcie, jak to się stało, że tu zawitaliście? Nie zostaliśmy odnalezieni przez Briana Marshalla i jego ekipę i oni uznali, że gramy po prostu tę samą muzykę co oni i oni chcieli się po prostu dowiedzieć jak ta muzyka wyewoluowała tutaj. Tak jest. Tutaj, polski język, trudny język. Trudna język. Jest. Tak, przyzwyczaiłem się do angielskiego. Słuchajcie, ale ja wiem, że nie jesteście pierwszy raz, bo ja tam śledziłem trochę historię. Jesteście, drugi raz jesteście tu. Nie, na tym nie. Pierwszy raz w Teksasie i w Stanach w ogóle. O! A to dobrze, okej, to mój błąd. Gdzieś coś znalazłem innego. Ale no słuchajcie... Jacyś inni Iskierczanie. No, może. W Polsce macie duży zespół. Występują z wami kobiety, grają na instrumentach. Dzieci. Tańczycie? Nie, tylko gracie, tak? Śpiewamy. Byliście gdzieś poza Teksasem, tu w Stanach? Tylko w Teksasie. Jak odbieracie Teksas? Fantastycznie. Dobre piwo mamy. Tak, bardzo nam się podoba. Jest zimno teraz. Bo, tak, ale nam jest zimno, powiem szczerze. Nam jest gorąco, trochę ciepło. Słuchajcie, dobra, jakie macie plany? Co jeszcze robicie tutaj? Co, będziecie tylko na festiwalu? Będziemy w różnych miejscach i będziemy po prostu grać dla różnych grup. Dla polonijnych grup i po prostu na różnych uroczystościach. Już byliśmy. Tak. Panna Maria? Byliście Panna Maria. Wczoraj miałem wywiad z dyrektorem tego zarządu Panna Maria. Tam jest bardzo fajne miejsce. Graliście też? Tak. Super.
Ja wam życzę, żeby powodzenia, żeby to wszystko tutaj wam zagrało, ale widzę, że nie trzeba życzyć, bo ludzie bardzo dobrze odebrali ten cały wasz koncert. Super. Słuchajcie, ten młody człowiek, który tu jest, to jest twój syn. Tak? Tak. Jest twój syn. Chyba tak. Przyznajesz. Musiał się zastanowić. Trzeba zapytać mamy. Ja słyszałem, że ty się uczyłeś sam. Tak. Ojciec się nie uczył? Nie. Na skrzypcach nie. Nie, na skrzypcach nie. Ekstra. Bardzo dobrze grasz. Słuchaj, skąd to się bierze? Talent po rodzicach? Nie wiem, czy talent, ale po prostu tak z nudów wziąłem skrzypce i się zacząłem uczyć. Tak. To wymaga takiej pewnej regularności. To trzeba po prostu codziennie ćwiczyć. Bardzo dobrze grasz. Bardzo dobrze. Ja coś powiem, ponieważ Kuba jest bardzo takim skromnym człowiekiem. To jest po prostu studnia wiedzy muzycznej i umiejętności bez szkoły muzycznej. On w ogóle nie był szkoły muzycznej, nie miał z nim styczności. Gratulacje. Stwierdził, że po prostu to jest strata czasu, więc wziął po prostu instrumenty, czego by się nie dotknął, to gra. W czasie pandemii się nauczył grać na skrzypcach, od zera. Gra na skrzypcach, na cymbałach rzeszowskich, na dudach. Co tam jeszcze jest? Na pewno gitara, gitara też. Gitara, nie ma problemu dla niego żadnego. Fujarki także pasterskie. No można tylko takich zdolności pozazdrościć. Słuchajcie, przydalibyście się tutaj. Bardzo wam dziękuję za ten krótki wywiad. Wiem, że macie koncert, więc nie przeszkadzam już. Trzymajcie się. Miłego pobytu w Teksasie. Dziękuję. Trzymajcie się. Nie zapominajcie o nas, że tam jesteście. Polskie zespoły i Iskierczanie. Moja szabelka i przejdź do mnie, ładne chileczki. Staję, grało to moja szabelka i przejdź do mnie, ładne chileczki. Rejt! Staję, gra ostro moja szabelka, to kawalerkę na chmur powieszę. Staję, gra ostro moja szabelka, to kawalerkę na chmur powieszę. Występy połączone z zabawą i jedzeniem trwały do późnej nocy. Ja po występie Iskierczan miałem jeszcze okazję spotkać się z nimi i porozmawiać tak zupełnie od serca, prywatnie, za co im bardzo dziękuję i dziękuję im za występ.